Agencja pracy skierowała mnie do tej fuchy. Nie wiedziałem wówczas, dla kogo będę pracować, ani na czym ta praca będzie polegać. Wiedziałem za to, że wynagrodzenie będzie cholernie dobre. Tygodniowa wycieczka, płatna $725 za jedną noc. To zdecydowanie więcej niż wystarczająco, by pokryć debet na moich kartach kredytowych i jeszcze opłacić sporą część czynszu na następny miesiąc. Za takie pieniądze zrobiłbym prawie wszystko. Żałuję tylko, że jeszcze wtedy nie wiedziałem, w co się pakuję. Kiedy dotarłem pod wskazany adres, byłem zaskoczony. Wielki budynek na końcu polnej dróżki, otoczonej przez wielohektarowe lasy. Prawie 100 kilometrów od mojego miejsca zamieszkania. Na równie dużym szyldzie przed budynkiem widniał napis Synthetic Corp. Z pozoru zwykły, biały, trzypiętrowy blok pozbawiony oznaczeń identyfikacyjnych. Jego wygląd nie dawał żadnych wskazówek co do jego prawdziwego przeznaczenia. Dodatkowo jego lokalizacja była jeszcze bardziej zaskakująca. Wracając jednak do szyldu, musiałem założyć, że była to jakaś firma biotechnologiczna. Zakładałem, że będę potrzebny do sprzątania jakichś radioaktywnych odpadów, czy czegokolwiek, co mogłoby się odbić na moim zdrowiu. Szczerze mówiąc, za taką kasę miałem to głęboko gdzieś. Po wejściu do budynku i krótkim spotkaniu z recepcjonistką, skierowano mnie do pokoju 371 na drugim piętrze, gdzie miałem czekać na Ala, mojego nowego szefa. Pomieszczenie wyglądało jak specyficzne biuro, trochę odstające od stereotypowych standardów. Czerwony dywan, białe ściany i żadnych okien. Tylko 6 biurek w 3 rzędach, po 2, każde z własnym komputerem. Z tyłu pokoju dostrzec można było specjalnie wyodrębnione cienkimi ścianami z jednej strony przeszklone stanowisko. Wewnątrz znajdowało się krzesło, biurko i telefon stacjonarny. Wyglądało jak miejsce dla przełożonego do nadzorowania produktywności pracowników w pomieszczeniu. Poza tym w całym pokoju nie było żadnych innych interesujących szczegółów. No chyba, że spodobał ci się kosz na śmieci lub paproć w rogu. Starszy pan otworzył drzwi do pokoju i zbliżył się, żeby uścisnąć mi rękę. Przedstawił się jako Al. Wydawał się śpieszyć, nie tracąc czasu na przesadne opisy zlecanych mi zadań. Miałem przebywać w tym pokoju od 20 do 6 dnia następnego, każdego wieczoru przez tydzień. Zostawił mi swój numer komórkowy i listę zasad, których należy przestrzegać. Powiedział mi, że mam nie bagatelizować zapisków, nieważne jak absurdalnie z pozoru brzmiał. Kiedy był pewien, że zrozumiałem powagę sytuacji, zostawił mnie na mojej pierwszej zmianie w spokoju, zamykając za sobą drzwi. I tyle. Naprawdę. Mam siedzieć w pokoju przez 10 godzin dziennie. Nie miałem pojęcia, dlaczego miałem dostać ponad $5000 za tak dziecinne zadanie. Ale jakiś czas temu nauczyłem się, żeby darowanemu koniowi w zęby nie patrzeć. Po prostu usiadłem w przeszklonym pokoiku nadzorcy z uśmiechem na ustach i zacząłem przeglądać listę zasad. W sumie było ich 10, z których wszystkie bardziej niż trochę były dezorientujące. 1. Gdy nadejdzie 20, zamknij drzwi i pod żadnym pozorem nie wychodź z pokoju aż do 6. Zaplanuj odpowiednio korzystanie z łazienki i okres posiłków. W pokoju zabronione jest spożywanie jedzenia i picia. 2. Nie używaj komputera Henka. Jest najbliżej wyjścia. Nikt nie może go dotykać w żadnych okolicznościach. Nawet Henk. 3. Jeśli telefon dzwoni, odbierz, ale się nie odzywaj. Bez względu na to, co mówi głos po drugiej stronie, masz nie odpowiadać. Rozłącz się po upływie 2 minut. 4. Nie wpuszczaj woźnego. Nie mamy tu takich pracowników. 5. Jeśli ktoś inny będzie chciał wejść do pomieszczenia, wpuść go, ale zignoruj. W ogóle nie reaguj. Kiedy wchodzą, zaklucz drzwi. 6.
Gdy tylko kosz na śmieci zmieni swoje miejsce, zanieś go z powrotem do rogu, w którym powinien stać. 7. Jeśli usłyszysz, że ja chcę wejść, wpuść mnie tylko, kiedy podam hasło. 8. Dokładnie o 9:30 włącz w każdej z komputerów przeglądarkę z innym adresem URL. Z wyjątkiem komputera Henka. Nie reaguj na obrazy. Zachowuj się normalnie. 9. Jeśli zobaczysz Harvey'a, nakarm go jednym ze smakołyków z biurka Lisy. Naprzeciwko Henka. 10. W nagłych wypadkach zadzwoń na moją komórkę, ale nie po 10:05. Pod ostatnią regułką znajdowało się zdanie zapisane długopisem na laminacie. Nikt nie wytrzymał dłużej niż 3 noce. Powodzenia. Byłem zdumiony. Zastanawiałem się przez chwilę, czy Al był wariatem i czy to był powód, dla którego nikt nie przetrwał dłużej niż 3 noce. Być może jego dziwactwa okazały się zbyt dużym wyzwaniem dla poprzednich kandydatów i wycofali się, bojąc się o swoje bezpieczeństwo. Ale ja nie dałbym się tak łatwo. Nawet gdyby Al był szalony, z radością wziąłbym jego pieniądze za to, co zapowiadało się bardzo prostą pracą. Przynajmniej tak myślałem. Pierwszy dzień był totalnie nudny. Nie wydarzyło się nic niezwykłego. A na pewno nic takiego, do czego przydałaby się lista Ala. O 9:30 nawet zmieniłem adresy URL w komputerach, tylko po to, żeby poczuć się przydatnym. Następna noc za to była już trochę inna. Dzień drugi zaczął się tak jak zwykle. Byłem przygotowany na kolejną długą noc, upewniając się, że zjadłem i opróżniłem pęcherz, zanim zamknąłem się w pomieszczeniu. O 9:25, gdy już miałem szykować się do ponownej zmiany adresów URL, zobaczyłem to. Kosz na śmieci stał u szczytu schodów prowadzących do pokoiku nadzorcy. Ja na pewno go tam nie przenosiłem. Poczułem niewielki skok adrenaliny, by następnie zaoponować śmiechem. Kosz na śmieci. Lista. To był żart moim kosztem. Al pewnie siedzi w pokoju obok, niecierpliwie czekając, by zobaczyć wyraz mojej twarzy. Podbiegłem do wnęki pokoju nadzorcy. Nikogo tam nie było. Przetrząsnąłem całe biuro. Nic. Pod stołami wciąż nic. Zdezorientowany i trochę przestraszony, szybko podniosłem kosz na śmieci i odstawiłem go z powrotem w rogu pokoju. Sprawdziłem czas. 9:30. Zacząłem ekspresowo zmieniać adresy URL na wszystkich komputerach, mając rozpaczliwą nadzieję, że to był tylko pieprzony żart. Po wybraniu adresów na 5 komputerach, omijając stanowisko Henka, na ekranie jego komputera zaczęły pojawiać się dziwne obrazy. To było nagranie z monitoringu właśnie z tego pokoju. Widziałem, jak patrzę w ekran. Odwróciłem się i spojrzałem w górę, ale nie dostrzegłem żadnej kamery. Wracając wzrokiem do pulpitu, zobaczyłem coś strasznego. Widziałem, jak również ja wychodzę z pokoju nadzorcy. Moja kopia podeszła bliżej mnie, chwytając za dysk twardy z jednego z biurek i zamachnęła się, chcąc uderzyć mnie w tył głowy. Szybko odwróciłem się, chcąc się osłonić. Nikogo tam nie było. Gdy wróciłem spojrzeniem do ekranu, znowu był wyłączony. Podbiegłem z powrotem do pokoju nadzorcy i usiadłem, bardziej niż trochę wyczerpany. Rozważałem wyjście z pokoju, ale nie mógłbym się teraz poddać. Nie za takie pieniądze. Chwilę pooddychałem i znów było dobrze. Może Al i był wariatem, ale nie wyglądał na typa, który życzyłby komukolwiek krzywdy. No i nie odniosłem żadnych obrażeń. Choć kwestionowałem swoje zdrowie psychiczne, finalnie nic mi nie jest. Cokolwiek się tu działo, wydawało się jak dotąd nieszkodliwe. Rozległo się głośne walenie. Dopiero uspokajając się po poprzednim zdarzeniu, prawie wyskoczyłem ze skóry. Wówczas głos przeniknął przez drzwi. Otwiera pan, tu woźny. Posprzątać przyszedłem. Przypomniałem sobie zasadę numer 4 i odmówiłem mu wejścia. Dobrze zrobiłeś, nie wpuszczając go do środka. Przestrzegasz zasad. Jest w porządku. Dopóki będziesz pilnował listy, będziesz bezpieczny. To proste. Znowu podskoczyłem.
Naprawdę muszę tam wejść i posprzątać. Otwórz drzwi. Wziąłem głęboki oddech i znów byłem spokojny, skutecznie ignorując woźnego, dopóki nie przeszedł dalej. Potraktowałem to jako osiągnięcie i faktycznie czułem się lepiej. Wyzwanie, które udało mi się pokonać. Siedząc w wygodnym fotelu, przez kilka kolejnych godzin nie działo się absolutnie nic. W pewnym momencie też na pewno przez chwilę drzemałem. Dopiero o 2:30 doszło do kolejnego ewenementu. Piękny, ponętny kot z czarnymi i pomarańczowymi plamkami wskoczył przede mną na biurko. Byłem zaskoczony, ale wydawał się całkiem przyjazny, ocierając się o moje ramię. Dostrzegłem imię na obruszce – Harvey. Wiedziałem, co mam zrobić. Przeszukałem biurko lisy i znalazłem słoik z przysmakami. Rzuciłem kociakowi kilka łakoci, który aż mruczał z zachwytu. Ku mojemu zdziwieniu rzucił się chwilę potem na drzwi, przenikając przez nie. Moje usta były rozwarte w zachwycie. Każdy o tym żartował, ale nikt nie widział. Niesamowite. Kiedy moje początkowe zdumienie rozproszyło się, zostało zastąpione satysfakcją po kolejnym małym zwycięstwie. Choć może to zabrzmieć dziwnie, zaczynałem lubić tę pracę. Telefon stacjonarny. Mając w pamięci zbiór zasad, podniosłem słuchawkę i przyłożyłem telefon do ucha, pilnując odliczania 2 minut. Hej, tu Al. Wkrótce wpadnę do biura, żeby chwilę popracować. Wszystko idzie dobrze? Milczałem. Halo, wiesz, że możesz mówić, jeśli to ja, prawda? Podniosłem zestaw reguł i ponownie je przejrzałem. Nie było wzmianki o takim wyjątku. Nic nie odpowiedziałem. Wiesz, mam tego powoli dość. Tak nie traktuje się swojego pracodawcy, rozumiesz? Jeśli nic nie odpowiesz, nie będę miał innego wyjścia, jak wywalić cię na zbity pysk. Chcesz tego? Stałem na swoim. Zostało tylko 20 sekund. W porządku. Do zobaczenia wkrótce. Możesz już zacząć się ubierać. Gratuluję. Nie wytrzymałeś nawet 2 nocy. Po wybiciu równo 2 minuty odłożyłem słuchawkę. Kolejna godzina minęła bezpiecznie. Zastanawiając się nad dotychczasowymi ekscesami, z jakimi do tej pory miałem do czynienia, byłem zdezorientowany, ale wciąż zdeterminowany. Nie zamierzałem pozwolić, by chaos tego miejsca zakłócał mój osąd. Póki co, czułem kontrolę. Tu Lisa, mogę wejść? Chociaż się zawahałem, musiałem przestrzegać zasady 5. Odkluczyłem drzwi, wpuszczając kobietę do środka. Musisz być tym nowym, nocnym stróżem. Co myślisz o tym miejscu? Wróciłem do swojego biurka w przeszklonej kanciapie i rozsiadłem się bez słowa na fotelu, starając się zachowywać swobodnie. Lisa podeszła do szyby, zatapiając we mnie wzrok. Nie jesteś zbyt nierozmowny, co? Gdy na nią spojrzałem, jej oczy zaczęły rozbiegać się we wszystkich kierunkach, a skóra z jej twarzy zaczęła opadać, zupełnie jakby kości jej czaszki się rozpływały pod ciężarem powietrza. Ja wciąż nie odpowiadałem. Za sprawą zaledwie mrugnięcia jej wizerunek wrócił do normy. Jeszcze przez długi czas wpatrywała się przez szkło. Wystarczająco długo, by naprawdę poczuć bijący niepokój. Po 15 minutach stoickiej pozy zrezygnowała, by chwilę później wejść do środka mojej kanciapy. Oparła się o biurko i zmierzyła na wysokość mojej twarzy. Miałem nadzieję, że nie wyczuje, jak mój oddech stawał się nieregularny i ciężki. Gdy pierwsza kropla potu zaczęła spływać po mojej skroni, kobieta całym swoim ciężarem opadła na biurko i zaczęła szaleńczo klaskać. Skrzywiłem się tym demonicznym zwrotem akcji, jednak musiałem zachować spokój. Po kolejnych 5 minutach wypoczynku kobiety na moim stole w końcu postanowiła wstać i wyjść. Prawie biegiem rzuciłem się, by zamknąć za nią drzwi. Kilka chwil później znów rozległo się pukanie. Tym razem był to mały chłopiec, który krzyczał, że szuka swojego ojca. Wpuściłem go i tak samo jak przy jego poprzedniczce w odwiedzinach,
Udałem się bez słów do mojego przeszklonego pomieszczenia. Wiele razy próbował prosić mnie o pomoc, ale oczywiście nie było innej opcji niż zignorowanie go. Jednak w pewnym momencie popełniłem błąd, napotykając na jego spojrzenie. W ułamku sekundy, gdzieś pomiędzy mrugnięciami, zobaczyłem jego oczy, które stały się czarne jak smoła, pozbawione jakiegokolwiek życia. Co prawda zaskoczone i oszołomione, udało mi się jednak powstrzymać panikę. Ale i on wyszedł, a ja ponownie w pośpiechu zakluczyłem za nim drzwi. Poza tym, że kosz na śmieci przemieścił się jeszcze kilka razy, nic innego tej nocy się nie wydarzyło. Nim się zorientowałem, była pora na powrót do domu. Zastanawiałem się, czy może się nie poddać. Zarobiłem już w końcu $1500. Jednak wizja zarobku kolejnych 4 była zbyt kusząca, by się poddać. Zastanawiałem się też, jakie kolejne wyzwania rzuci mi demoniczny pokój. Może to niezbyt racjonalne i z perspektywy czasu szalone, ale zacząłem czuć swojego rodzaju więź z tym miejscem. Ten pokój przyciągał mnie do siebie. Rozpocząłem kolejną zmianę, pełen zupełnie nowej pewności siebie. Miałem już do tej pory do czynienia z wieloma absurdami, dlatego cierpliwie czekałem na kolejną okazję. Pierwsze 2 godziny minęło bez problemu. Żadnego kota, żadnych filmów czy obrazów na komputerach, żadnych rozmów telefonicznych i żadnych wygłupów kosza na śmieci. Już zaczynałem się nudzić, kiedy głośne pukanie przerwało ciszę. Nikt się jednak nie odzywał, tak jak zawsze było to w zwyczaju. Krzyknąłem więc z pokoju nadzorcę. Kto tam? Cisza. Krótka, tępiąca zmysły cisza. To ja, Al. Podniosłem listę i ponownie przeczytałem regułę numer 7. Jakie jest hasło? Usłyszałem cichy chichot. Nigdy nie zapisałem hasła. On miał rację. W regułach nie było żadnego hasła. To musiał być on. Ostrożnie podszedłem do drzwi i otworzyłem je. Stał tam Al, witając mnie z uśmiechem. Odetchnąłem z ulgą. Niech zgadnę. Czujesz strach przed rzeczami, które się tutaj dzieją. Wyraźnie zaśmiał się z mojej nerwowej postawy. Jeszcze nie masz pojęcia jak. Wszedł, zatrzasnął za sobą drzwi i ustawił kilka rzeczy przy jednym z komputerów. Powiedz mi, dlaczego nie zapisałeś hasła? Zapytałem. Uśmiechnął się ponownie. O to chodzi. To podstęp. Każdy, kto by mnie udawał, próbowałby jakiś wymyślić, bylebyś go wpuścił. Nadążasz? Tak, teraz już tak. Dobrze przemyślane. Wrócił do pracy przy komputerze. Nie chciałem mu przeszkadzać, ale musiałem wiedzieć. Szefie, a tak w ogóle, co to za miejsce? Dlaczego dzieją się tu te wszystkie dziwne rzeczy? Odwrócił się w moją stronę. Najlepiej nie zadawać pytań, które przekraczają poziom kompetencji, za które ci się płaci, chłopcze. Nie byłem zadowolony z otrzymanej odpowiedzi, ale wiedziałem, że nic więcej nie wskuram. Pozwoliłem pracować Alowi w spokoju, wracając z powrotem do mojego fotela w pokoju nadzorcy. Wtedy dopiero zwróciłem uwagę. Komputer, którego używał Al, to był komputer Henka. Dokładnie. Kolejny już raz sprawdziłem listę, by się upewnić. Tak, to zdecydowanie było biurko Henka. Biurko, którego absolutnie nikt nie mógł dotykać. Czy ten rozkaz nie dotyczył szefa? Może. Impulsywnie odwróciłem listę z nadzieją na zebranie porozrzucanych myśli. Wtedy moje serce zamarło. Duże, pogrubioną czcionką, wytłuszczony nadruk na laminowanym arkuszu z napisem Hasło Ostatni. Pierdolę to. Chwyciłem za telefon, sięgnąłem po skrawek papieru z zapisanym numerem komórkowym Ala i wybrałem go tak szybko, jak tylko się dało. Halo? Wszystko w porządku? Ale dzięki Bogu, popełniłem błąd. Myślałem, że za drzwiami, że to ty chcesz wejść. Wpuściłem go, a teraz pracuję na komputerze Henka. Wypuścił oddech, przepełniony rozczarowaniem. Patrzyłem, jak kopia Ala odwraca się od komputera i spogląda w moją stronę. Słuchaj mnie bardzo uważnie.
Nie zachowuj się w żaden sposób podejrzanie. Jeśli on coś wyczuje, będzie pozamiatane. Wszystko lada chwila się skończy. Po prostu nie łam już żadnej zasady. Rozumiesz? Tak, tak myślę. Kopia Ala zaczęła podążać w kierunku mojego stanowiska. Moje serce biło szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Niedługo tam będę, tylko nie panikuj. Rozłączył się. Trzymałem jeszcze przez chwilę telefon przy uchu, żeby udawać, że rozmawiam z moją żoną. Mówiłem ci, kochanie, 6:00. Wtedy wychodzę. Nie musisz na mnie czekać. Proszę, za dużo się martwisz. Kopia Ala stała nad moją głową i się gapiła. Przyłożyłem telefon do piersi i na niego spojrzałem. Wszystko w porządku? Zapytałem. Wciąż patrzył. Czy możesz pomóc mi w czymś przy stanowisku? Zastanawiałem się, czy wiedział, jak przyspieszone jest moje tętno. Jasne, muszę tylko skończyć rozmowę z żoną. Pozwolisz, że za sekundę dołączę? Przez chwilę zastygł, spoglądając nieobecnym wzrokiem w ziemię. Potem całkowicie mechanicznie odwrócił się i poszedł w kierunku biurka Henka. Mimo paniki wciąż utrzymywałem pozory. Kontynuowałem puste argumenty do głuchego telefonu, by tylko przedłużyć chwilę bez potrzeby wykonywania kolejnego ruchu. W międzyczasie zauważyłem, że klamka delikatnie zapada, a drzwi frontowe pomieszczenia powoli uchylają się. To był Al. Nigdy w życiu nie czułem takiej ulgi. Od razu nawiązaliśmy kontakt wzrokowy, a on przyłożył palec do ust, nakazując mi gestem milczenia. Klon jeszcze nie był wtajemniczony w jego wizytę. Al podkradł się za plecy sobowtóra i mocnym chwytem ścisnął go za gardło. Oszust walczył, ale ostatecznie uległ okrutnemu uściskowi i padł na podłogę, pozbawiony życia. Wciąż roztrzęsiony, podbiegłem do Ala z wylewnymi przeprosinami. Nie masz za co przepraszać, młody. To nie jest pierwsza rzecz, która trafiła do pokoju i uwierz, że też nie ostatnia. Po prostu cieszę się, że wszystko w porządku. Uśmiechnął się. A skoro o tym mowa, pamiętasz o zamykaniu drzwi? Nie chciałbym, żeby ktoś inny jeszcze się tu wkradł, tak jak ja przed chwilą. Tak, oczywiście, tak. Podchodząc do drzwi, coś zaczęło do mnie docierać. To ostatnia zasada. Wyciągnąłem telefon i otworzyłem dziennik połączeń. Moja ostatnia rozmowa została zarejestrowana o 22:18. 13 minut po zakazie. Odwróciłem się i zobaczyłem Ala, stojącego tuż za mną. Al? Jakie jest hasło? Uśmiechnął się. Jakie hasło? Wybiegłem stamtąd tak szybko, jak tylko mogłem. Niestety, myśli o tym miejscu wciąż mnie nawiedzają, skłaniają ku powrocie, ale ja nigdy tam nie wrócę. Przynajmniej mam taką nadzieję.